że to będzie rzeczywiście wszystko na pewnym porządku i sobie. Nawet nie z sferą prawa, bo być może z sferą prawa nawet to jest w porządku, ale od tej strony etycznej na pewno to wszystko tak powinno wyglądać. Szkolenia są bardzo skazane i ministerstwo bardzo pozytywne. Nie ma żadnych wątpliwości, ministerstwo bardzo pozytywne podchodzi do poszerzania swoich kompetencji, rozwoju osobistego w zakresie sądownictwa czy prokuratorów, bo tutaj też nie bardzo zależy, by prokuratorzy poszerzali swoje kompetencje. Mojżesza. Niczego złego. Bo to jest też Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury, która szkoli aplikantów, czyli osoby, które w przyszłości mają stać się sędziami i prokuratorami, ale też ta szkoła tworzy szkolenia dla osób, które już są sędziami. W obecnym życiu mamy coś takiego, że są bardzo wąskie specjalizacje. Już nie jest tak jak kiedyś. Licea ogólnokształcące już nie uczą w taki ogólnokształcący. Można było robić wszystko. Można było robić wszystko. Tak samo kiedyś się śmiejemy, że do lekarza teraz idąc, jeden lekarz jest od lewego ucha, drugi lekarz jest od prawego ucha. Trochę te procesy tak zachodzą zarówno w sądownictwie, jak i w prokuraturze. Stąd też potrzeba tych szkoleń. Dany sędzia specjalizuje się na przykład w ubezpieczeniach społecznych. Reszta sędziów nie do końca to czuje i on może prowadzić takie szkolenia. My to w bardzo pozytywny sposób oceniamy i namawiamy sędziów do szkoleń. Sprawia, iż w środku rzeczywistości ludzkiego grzechu może objawiać się Boże miłosierdzie. Tutaj Bóg się objawia, że tam, gdzie jest miłosierdzie, modlitwa Mojżesza jest niesamowita. Bóg nie mówi to raczej w swojej księgi. Raczej mnie wymasz swojej księgi, niż ten, który owszem, Mojżesz nie neguje, że on nie zgrzeszył. Ale pokaż Boże miłosierdzie, bądź większy niż grzech tego ludu. Mojżesz odwołuje się do wierności Boga. Odwołuje się do łaski Pana. Mówi, dlaczego mieliby mówić poganie, Egipcjanie, w złym zamiarze wyprowadził ich, chcąc ich wykupić w górach, wygładzić z powierzchni ziemi. Mojżesz wierzy, że Bóg taki jest. Dlatego mówi, Boże, pokaż Twoje miłosierdzie, które jest większe od ludzkiego grzechu. Nie, bo on miał, Mojżesz miał osobiste doświadczenie Bożego zbawienia. On sam doświadczył to, to znaczy, że Bóg jest. Bóg jest, czyli Bóg jest tym, który chce zbawić, chce wyzwolić, po to go posłał, po to pokazał swoją moc, żeby móc wyprowadzić naród z Egiptu, plagi egipskie. To jest właśnie po to, żeby mógł Bóg zbawić lud z niewoli egipskiej. Mojżesz to wie osobiście, bo on był w centrum tych wydarzeń. Wie, jaki jest Bóg, co znaczy to Boże jestem, to Boże trwanie, ta Boża wierność. Miłość do Boga, miłość do braci przenikają modlitwy Mojżesza. A więc to jest ten moment, drodzy Państwo, tutaj właśnie, przed którym stajemy. Boże zbawienie, które się tutaj objawia w ten sposób. I Mojżesz, który jest Bożym przyjacielem, który modli się bardzo blisko, że aż twarz mu promieni. Taka jest zażyłość Mojżesza z Bogiem. On dokładnie wie, co Bóg oczekuje, jakie są Boże zamiary. Mojżesz dlatego rezygnuje z zostania nowym ludem. I czytamy dalej w katechizmie. Imię Boże, ja jestem lub On jest, wyraża wierność Boga, który pomimo niewierności ludzkiego grzechu i kary, na jaką człowiek zasługuje, zachowuje swą łaskę w tysiączne pokolenie. To jest, drodzy Państwo, też wymowne. Piękne jest to zdanie właśnie. Księga Wyjścia, rozdział 34, wiersz 7. Bóg zachowuje swą łaskę w tysiączne pokolenie. To samo zdanie mówi,
nie będzie Bóg karał niegodziwość ojców na synów i wnuków aż do trzeciego i czwartego pokolenia. Aż do czwartego, trzeciego pokolenia. Cóż to jest wobec tego, że Bóg łaskę zachowuje w tysiączne pokolenia? Te liczby zestawione obok siebie, trzecie, czwarte pokolenie, jeśli chodzi o karanie, i łaskę w tysiączne pokolenie, czyli w nieskończoność, to jest nie do wyobrażenia, tysiąc pokoleń. To jest po to, żeby pokazać, o ile większa jest łaska Boga, o ile większe jest Boże miłosierdzie niż ludzki grzech, niż Boża kara za ludzki grzech. Bóg objawia, że jest bogaty w miłosierdzie, aż do dania swojego Syna. Jezus, oddając swoje życie, by wyzwolić nas z grzechu, objawi, że On sam nosi imię Boże. I tu mamy fragment z Ewangelii według świętego Jana. Mówi Jezus o sobie sam: gdy wywyższycie Syna Człowieczego, wtedy poznacie, że ja jestem. To wymowne, drodzy Państwo, że Jezus używa wiele razy i tutaj w tym miejscu też na określenie samego siebie tego zwrotu: ja jestem. Dobrze to rozumieli Żydzi, za to chcieli Go ukamienować, faryzeusze, że nazywa siebie Bożym imieniem. Jezus to używa tego imienia, to zdanie cytuje katechizm, w kontekście krzyża, gdy wywyższycie Syna Człowieczego, krzyż. To jest ta Boża wierność, to jest to Boże miłosierdzie, to jest to potwierdzenie tego, że Bóg jest wierny, człowiek jest niewierny. Na początku zaraz była niewierność, była zdrada i potem przez pokolenia, gdzie Bóg raz po raz, człowiek raz po raz odchodził od Boga, a Bóg to jest tym, który jest. Nie macha ręką, nie mówi, że ta relacja, to przymierze, nie ma przyszłości. Bóg jest tym, który jest, trwa, jest wierny. Aż po Chrystusa, którym mówi, że Bóg tak umiłował świat, że dał swojego Syna Jednorodzonego, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Uwaga, drodzy Państwo, Bóg nie miłuje świat, Bóg miłuje świat, który dobrze zna. Bóg miłuje świat, o którym wie, że ten świat jest taki ułomny. To nieraz nam grozi, drodzy, szczególnie może gdzieś w narzeczeństwie młodym, w zakochaniu się, kochanie ideału tej osoby, narzeczonego czy narzeczonej. I gdzieś z czasem dochodzimy do pokochania nie tyle ideału osoby, co tej prawdziwej, realnej osoby z jej zaletami, ale też i z jej wadami. Bóg wie, jaki jest naród, jaki jest ten lud, za którego wydaje swojego Syna. A pomimo tego mówi: ja jestem cały czas przy Tobie, aż po krzyż. I to jest jak klamra, która jest na początku i no nie na końcu, ale w kulminacji tego przymierza relacji Boga z człowiekiem. Ja jestem. On nadal to powtarza. Bóg jest wierny. To nam się raz coś chce, raz się nie chce. Bóg zawsze chce być przy człowieku. Bóg jest wierny. I drodzy Państwo, warto sobie to imię Boga raz po raz powtarzać, że Bóg mówi to: ja jestem, ja jestem. W tej naszej ułomności, w tych naszych różnych rozczarowaniach sobą samym, naszymi nawet przyjaciółmi czy bliskimi, różnymi sytuacjami z życia, światem, ale Bóg jest. Świat się może zmieniać, ludzie się mogą zmieniać, mogą zawodzić, ale Bóg to jest ten, który jest. I to jest wyraz Jego miłosierdzia, bo w konfrontacji z naszą ułomnością Bóg nie może być inny niż miłosierny, jeśli On nadal jest. Jeśli Ty, Boże, jesteś przy mnie, to tak, to jest Twoje imię. Miłosierdzie, litość. I to my poznajemy poprzez wieki, poprzez te pokolenia, przez które Bóg z nami idzie przez życie. To, co mówiłem na początku, Bóg się nam objawia przez całe nasze życie, przez te pokolenia objawiał się ludowi i ten lud poznawał
Co to znaczy to imię? Jest, to na początku była jakaś teoria, pusty dźwięk dla nich. I z czasem ten dźwięk wypełniał się treścią. Treścią zrodzoną z bólu, z rozczarowania, ze zderzenia, z realiami, z jakimiś iluzjami, z wielkimi pragnieniami również. Tym też było to ożywiana ta relacja. No, bardzo prawdziwa relacja. Trwać, być obok, być przy kimś, kto być może nawet na to nie zasługuje. Być przy kimś nie za coś, ale pomimo czegoś, pomimo tego, że ty taki jesteś, to ja jestem przy tobie. I to porusza serca. To serca przemienia, to przekonuje. W takiego Boga chce się wierzyć. Taki Bóg pociąga. Taki Bóg, powiedzmy sobie, może tak, jest interesujący. To za mało interesujący, ale taki Bóg pociąga, rozpala serce. Chce się za nim iść. Bo w zderzeniu z ludzkim grzechem, jeśli ten Bóg mówi dalej, ja jestem, to musi być Bóg miłosierny i litościwy. Bo gdyby taki nie był, to by go już nie było przy mnie. Czytamy dalej katechizm. Tylko Bóg jest. W ciągu wieków wiara Izraela mogła rozwinąć i pogłębić bogactwa zawarte w objawieniu imienia Bożego. Bóg jest jedyny. Poza Nim nie ma innych bogów. On przekracza świat i historię. To On uczynił niebo i ziemię. Przeminą one, Ty zaś pozostaniesz. I całe one jak szata się zestarzeją. Ty zaś jesteś zawsze ten sam i lata Twoje nie mają końca. To fragment psalmu, który cytuje katechizm. W nim nie ma przemiany ani cienia zmienności, pisze święty Jakub. On jest tym, który jest, bez początku i bez końca. I w ten sposób pozostaje zawsze wierny sobie i swoim obietnicom. Drodzy Państwo, do istoty, mówiłem, że imię wyraża istotę osoby, istotę Boga. Do istoty Boga należy to, że On jest. To znaczy, że nie może Go nie być. To znaczy, że nie było momentu, gdzie On nie istniał i nie będzie momentu, gdzie nie będzie istniał. Bóg, w naturze Boga jest to, że On istnieje. Wszystko inne może nie istnieć. Człowiek, ja mogę nie istnieć. I był czas i będzie taki czas, gdzie mnie nie było i mnie nie będzie. Świat może nie istnieć. Świat nie jest odwieczny. Świat nie jest wieczny. Tylko Bóg jest tym, który jest. On przekracza świat, mówi katechizm, przekracza historię. To, co przemijające, to, co ulotne, ułomne, potrzebuje, musi oprzeć się na czymś, co jest stałe i trwałe, jak na fundamencie. I tym kimś jest Bóg. Człowiek ma tę świadomość, autor biblijny w Starym lub Nowym Testamencie ma tę świadomość, że świat jest przemijający, jak ten psalm 102, który cytował katechizm. Niebo i ziemia przeminą, ale Ty pozostaniesz. Całe wszystko, co istnieje, zestarzeje się jak szata. A Ty jesteś zawsze ten sam i lata Twoje nie mają końca. Mówi list do Hebrajczyków, Jezus Chrystus zawsze ten sam na wieki. Bóg jest tym, który jest. I to jest, drodzy, dla nas ogromna dawka otuchy, dawka stałości w tym naszym zagmatwaniu. To jest jak gwiazda, jak punkt orientacyjny w naszym życiu, jak gwiazda potrzebna do nawigacji, jak ten zawsze biegun, punkt przy kompasie, który zawsze wskazuje tę północ. I wtedy już wiem, jak się orientować w żegludze, w życiu, bo o życie tutaj chodzi. Bóg jest. Objawienie niewypowiedzianego imienia. Ja jestem tym, który jestem. I pisze dalej katechizm. Zawiera więc prawdę, że tylko Bóg jest. W tym sensie rozumiano imię Boże w tłumaczeniu Septuaginty, a następnie w tradycji Kościoła. Bóg jest pełnią bytu i wszelkiej doskonałości, bez początku i bez końca.
podczas gdy wszystkie stworzenia otrzymały od Niego to wszystko, czym są i co posiadają. On sam jest swoim bytem i z siebie samego jest tym wszystkim, czym jest. Drodzy Państwo, mówi katechizm, używa takiego zwrotu: objawienie niewypowiedzianego imienia, ja jestem, który jestem. Imię niewypowiedziane to jest nawiązanie do tej tradycji starotestamentalnej, która z ogromnego szacunku dla Boga, z obawy przed nadużywaniem Bożego imienia, nie przyjęła, że nie będziemy Bożego imienia wymawiać, imienia Jahwe. Wymawiano inne imiona: Adonai, Elohim, Najwyższy. Takie mówienie nie wprost: On, ten, który jest. Pismo Święte, Stary Testament jest tutaj bardzo bogaty w różne formy Bożych imion, też wyrażających Bożą tożsamość, Bożą istotę. Ale to imię, ono było najpierw wypowiadane tylko raz w roku w świątyni, raz w roku przez najwyższego kapłana. A potem i tego zaniechano. Z szacunku dla imienia. Przykazanie: nie będziesz brał imienia Bożego nadaremno. Nadaremno. A więc to jest tak święte imię, bo ono mówi o tym, który jest święty, bo to jest imię, które wyraża istotę Boga. Ta istota Boga jest tak święta, że człowiek nie może jej nadużywać, mówić bez należytej czci. A jaka to jest należyta cześć? Czy człowiek może być w stanie mieć należytą cześć wobec Boga, wiedząc, kim jest Bóg i kim jest człowiek? A więc ta postawa: nie wymawiamy Bożego imienia. Piękna postawa. Dla nas niezrozumiała. Ale to się bierze właśnie z tego sakralnego podejścia. Podejścia głębokiego, wierzącego podejścia do imienia Bożego. Nie stąd to imię niewypowiedziane. I Bóg, który jest pełnią bytu. Wszystko to, co istnieje, powstało z Boga. Tylko Bóg jest fundamentem, jest opoką, jest skałą. Tylko Bóg jest konieczny. Tylko On jest tym, który jest. A my istniejemy o tyle, o ile istniejemy w Bogu. Z Boga. I stąd, drodzy Państwo, Pismo Święte mówi bardzo jasno, że człowiek przez sam fakt istnienia siebie, świata, samym rozumem, może dojść do poznania istnienia Boga. Jeśli istnieje świat, jeśli On jest taki, jakim, co możemy o Nim poznać, to już samym rozumem możemy dojść do tego, że Bóg istnieje. Do istnienia pierwszej przyczyny tego, co istnieje. Do istnienia tego, który jest konieczny, skoro wszystko inne nie jest konieczne. Może być, a za chwilę może nie być. To skoro istnieje, to nie ma tego istnienia z samego siebie. Tylko Bóg jest tym, który istnieje w sposób konieczny. Zawsze. Istota Boga. Tylko Bóg tak naprawdę jest. A my jesteśmy, istniejemy tylko w Bogu. Drodzy Państwo, niech nam wystarczy może na dzisiaj tyle. Bóg miłosierny i litościwy. I drugi aspekt imienia Bożego: tylko Bóg jest. Było to powtórzenie wczorajszej katechezy. Rodzina Radia Maryja. Przed nami, drodzy Państwo, powtórzenie wczorajszych porad pedagoga i psychologa.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica w audycji porady pedagoga psychologa. Bardzo serdecznie witam pana profesora Witolda Jana Chmielewskiego, który zechciał przyjechać do Torunia, do studia Radia Maryja i zechciał z nami podzielić się swoją wiedzą, bogatą wiedzą na temat zwalczania szkolnictwa katolickiego w latach 1944-1950. Panie profesorze, co to znaczy likwidacja szkolnictwa katolickiego? Słowo likwidacja to znaczy wyeliminowanie całkowite, tak? I o to chodziło. Tak. Podjęto próby likwidowania szkolnictwa katolickiego i próba ta w znacznym stopniu została zrealizowana. Panie profesorze, mówi pan próba, czyli to nie było tak, że od razu udało się zlikwidować szkolnictwo? Proces likwidacji szkolnictwa trwał dłużej niż tu wymienione przez panią redaktor lata i ten okres, którym ja się szczególnie zajmuję, druga połowa lat 40., bo to szkolnictwo jeszcze istniało w latach 50. i troszeczkę w latach 60. nawet jako pojedyncze szkoły, ale główny okres likwidacji tego szkolnictwa przypadał na lata 1944-1950, a więc wtedy, gdy tworzyły się zręby tej powojennej oświaty, jednocześnie likwidowano wychowanie religijne, a w ramach wychowania religijnego w szkole, szkoły katolickiej. Czyli właśnie, bo o to szkoły głównie zakonne i kurii biskupskie organizowane. Proszę, odpowiedział na to moje pytanie, bo chciałam zapytać, szkoły katolickie najczęściej były przy zgromadzeniach zakonnych, przy kuriach biskupich. Czy parafiach też były wtedy jeszcze szkoły? No nie, tego nie. Typu, o których my tutaj mówimy, to nie. Oczywiście tradycje szkół katolickich są... Czyli likwidacja nauczycieli, budynków, miejsc, w których... Wszystko, tak. No i całego systemu. I całego systemu szkolnego, tak? Tak. A tradycje polskiego szkolnictwa katolickiego, w szczególności zakonnego, ale także przy kuriach biskupich, przy kolegiatach, były w Polsce bardzo duże, bo to od wielu, wielu lat to historia wychowania tutaj szczegółowo na ten temat mówi. Niektóre zakony, na przykład jak zakon jezuitów, reprezentował w XVII-XVIII wieku właściwie podstawową grupę polskiego szkolnictwa na szczeblu średnim. Przecież tyle ośrodków, co mieli jezuici, nie miał żaden inny zakon, daleko później byli pijarze. A tutaj w 67 ośrodkach było 95 szkół na poziomie średnim i wyżej niż średnim. I te szkoły wydały wielu wybitnych ludzi nauki, organizatorów nauki, twórców kultury i tak dalej. A więc tradycje szkolnictwa zakonnego, katolickiego w Polsce były bardzo duże. Dlatego ta likwidacja pewnie nie mogła tak od razu nastąpić, tak? Były różne przyczyny, tak, bo wiele z tych szkół miało wieloletnią tradycję, bardzo duży dorobek naukowy, dydaktyczny, może trafniej to powiedziane, chociaż nieraz i naukowy też, wielkie zasoby biblioteczne, tradycje w metodach nauczania i wychowania, oparcie o silne, czy posiadające również bogatą tradycję w ogólnej działalności zgromadzenia zakonnej i zakony. A więc to wszystko złożyło się... Siedzibę, miejsce, takie szkoły, tak? Miejsce, tak, wszystko. W 1934 roku było 86 średnich szkół ogólnokształcących o charakterze religijnym. Były to głównie katolickie szkoły. Tym 70 zakonnych. W następnych latach liczba ta jeszcze nieco wzrosła i zakony prowadziły wszystkie typy szkolnictwa, a więc zakony i kurie biskupie. Może najlepiej to mówić szkolnictwo katolickie, to wtedy wszystkie się obejmują. Były więc przedszkola, prowadziły je zakonnice. Były szkoły powszechne, później szkoły podstawowe, też prowadziły zakonnice, ale i zakonnicy też, na przykład paulini, cystersi. Były szkoły średnie, szkoły zawodowe, były szkoły specjalne, o tym mało kto wie dzisiaj, a takie było, ja to mogę wymienić. Bo na razie mówi się o takich ośrodkach opieki, ale nie mówiło się o szkołach. Ale były i ośrodki opieki, były bardzo rozbudowane, tak? Były to po wojnie najbardziej rozbudowane, może w ówczesnej rzeczywistości. Ja chcę powiedzieć, że przedszkola, czyli zorganizowane formy wychowania religijnego, przedszkola i ochronki. No to ochronki, tak, też tak. Tak, tak, przede wszystkim najpierw były ochronki w zakonach. Stanowiły
stanowiły bardzo dużą część wychowania zorganizowanego przedszkolnego w okresie międzywojennym i tuż powojennym. A mimo to władza, chociaż było potrzeba opieki nad sierotami, nad półsierotami, których rodzice zaginęli, których rodzice byli w trudnej sytuacji, a więc wymagane było to, ta opieka i wychowanie przedszkolne, to jednak władza starała się od samego początku, zwłaszcza od roku 1947-1948, w sposób taki dosyć znaczny wpływać na ograniczenie działalności przedszkoli. I to było bardzo widoczne, dlatego że te przedszkola po prostu spełniały ważną funkcję społeczną i tutaj jak były likwidowane, to było odczuwane od razu w społeczeństwie, prawda? Na przykład w 1946 roku tylko organizacja Caritas prowadziła 353 przedszkola z liczbą 24558 dzieci i 389 ochronek z 19 tysiącami podopiecznych. Łącznie więc w tego typu wychowaniu i opieką przedszkolną objęto w 742 placówkach 43 542 dzieci. Pisze o tym ksiądz Dominik Zamiatała, profesor, który się tym zajmował, również prowadzę na ten temat badania. W 1947 roku przedszkoli tych było 972 i obejmowały swoją działalnością około 57 tysięcy dzieci. Są to liczby bardzo duże. Władza postanowiła likwidować tę formę wychowania przedszkolnego. Likwidować to słowo takie, tak? Tak, zamykać, likwidować, ograniczać najpierw działalność, różne to były formy. I tutaj znowu, tak jak przy zwalczaniu wychowania religijnego w szkołach, bardzo postawę taką obronną wobec tych instytucji zajęła Komisja Szkolna Episkopatu na czele z arcybiskupem, a później kardynałem Sapiechą i inni członkowie tej komisji, żebym tu wymienił na przykład biskup Jan Piotr Stepa z Tarnowa, Lucjan Bernacki, Juliusz Bieniek, biskup pomocniczy z Katowic, Lucjan Bernacki też był biskupem pomocniczym w Gnieźnie, Michał Klepacz, ordynariusz łódzki, był też tam ksiądz Karol Nili, administrator apostolski Dolnego Śląska w tej komisji, biskup Rospon, znana postać, biskup pomocniczy z Krakowa, który stawał w obronie tego szkolnictwa. Tak więc były to działania zorganizowane i przemyślane. Też w obronie szkolnictwa katolickiego występował ówczesny prymas, kardynał August Hont. W tym początkowym okresie później niestety tak się złożyło, że zmarł, ale w 1948 roku bardzo bronił wszystkich szkół, wręcz nawoływał tutaj do obrony. Ja chcę jeszcze powiedzieć, że taką wiodącą rolę w obronie szkół katolickich odgrywał sekretarz Episkopatu Polskiego, biskup Chorumański. Jego epitafium jest w katedrze świętego Jana w Warszawie. To jest wielki człowiek. Może teraz nie wszyscy o tym pamiętają, bo wszyscy wiedzą, ale on położył ogromne zasługi, tak samo jak w obronie wychowania religijnego, tak i w obronie szkół katolickich. A było czego bronić. W roku szkolnym 1947-1948 były jeszcze 32 szkoły powszechne katolickie. Na przykład w Gdańsku, Wejherowo, Częstochowa, Bracia Szkoli, Częstochowa Zmartwychwstanki, w Kielcach Nazarytenki, w Radomiu, Felicjan i tak dalej. Tych szkół było bardzo dużo. Stosunkowo no, 32 szkoły zakonnego stopnia podstawowego, powszechnego. W Krakowie tych szkół było wiele. Augustianki, Córki Bożej Miłości, Klaryski, Prezentki, Pijarzy, Urszulanki, później jest Brytowska Góra Sacré-Cœur, w Lublinie kanoniczki Urszulanki, Franciszkanki i tak dalej. Można tu wymieniać. W ciągu kilku lat te szkoły praktycznie zostały zlikwidowane. Chociaż dwie, Felicjanki na Wawrze, Wawer to jest w Warszawie. I w Kielcach to te szkoły istniały duże, nie zostały zlikwidowane. Kolejną taką ważną grupą szkół, które były poddawane niszczeniu i w największym stopniu to były katolickie szkoły średnie ogólnokształcące. W dniu 1 października 1947 roku szkół tych było razem 55. Wcześniej było ich nawet tam o 2-3 chyba więcej. Ja mówię według danych ministerialnych, bo są jeszcze dane, do których nie zawsze mam dostęp, ale być może, że te dane się wyróżniły troszeczkę. Niemniej jednak według statystyk Ministerstwa Oświaty był taki biuletyn wydawany Ministerstwa Oświaty, Biura Prac
badań i statystyk i szkolnictwo i tytuł tego biletynu, na przykład szkolnictwo w roku szkolnym 47-48 pod redakcją profesora Mariana Falskiego. Był taki, ten twórca elementarza z 1910 roku, on się zajmował statystyką. No między innymi to biorę pod uwagę. I tutaj wynika z tego, że te szkoły, spośród tych szkół, część miała uprawnienia, część nie. Uprawnienia szkół państwowych, czyli te szkoły, które miały uprawnienia szkół państwowych, mogły na przykład przeprowadzać matury tak jak wszystkie inne szkoły. Natomiast jeśli szkoła nie miała uprawnień państwowych, wówczas matura odbywała się w kuratorium, nie w szkole i z kilkunastu przedmiotów. Tam były takie odpowiednie zarządzenia, więc było to znaczne utrudnienie. I ogłoszenie na przykład w szkole przed, często tak robiono, to była taka forma właśnie zaskakiwania, na 2 tygodnie czy na 3 tygodnie przed maturą, że szkoła nie ma uprawnień. No i wtedy młodzież postawiona została w takiej sytuacji. Musieli iść do kuratorium, zdawać jakieś 12 przedmiotów. To były straszne rzeczy, to się powtarzało systematycznie co roku. Były 3 formy prób likwidacji szkolnictwa ogólnokształcącego. A więc po pierwsze, nie pozwolę jej działalności tej szkoły, nie ma szkoły. Dano jej informację, że będzie zamykana. Od 1 września młodzież będzie przenoszona do szkoły najbliższych, bo taką politykę tam stosowano, że jeśli w pobliżu jest szkoła jakaś inna ogólnie, na przykład to szkoła zamykana, tak, a tu zamykamy dlatego, że nie realizowała ta szkoła wytycznych w zakresie wychowania. No jak mogła w tamtym czasie realizować szkoła zakonna w zakresie wychowania, które było według programu 1948-1949 roku na wskroś taki program ideologiczny narzucony przez osób. Czyli to był ten drugi sposób, tak? Były 3 formy prób likwidacji szkolnictwa ogólnokształcącego. Pierwszy to było zamykanie szkół. Drugie, z tego samego powodu cofano uprawnienia, czyli ktoś chodził do szkoły, ale uprawnień szkoła nie miała. Trzeci sposób to, proszę bardzo, niech ta szkoła funkcjonuje, ale już nie ma pozwolenia na aboru do klasy pierwszej. A, czyli wygaszanie. Czyli wygaszanie i w ciągu 3-4 lat powiedzmy, czy iluś tam. Nieraz było tak, że w jednym roku dawano to pozwolenie, w drugim nie, na przyjmowanie młodzieży do szkoły. To samo było zresztą z odbieraniem praw, czy uprawnień. W jednym roku dawano, w innym zabierano, tak więc to nie było. Czyli takie, to takie nękanie było, tak? No, pani powiedziała, uczniów, rodziców, nauczycieli. I nauczycieli, księży, szczególnie tam patrzono, ale i w ogóle patrzono w takich szkołach średnich, kto tam uczy, analizowano, oceniano, no i nie trudno się domyśleć, że to był na przykład ksiądz powiązany, jak to tam wówczas mówiono, z reakcją tam, nie wiadomo o co chodziło, ale chodziło o to, żeby księdza po prostu, nauczyciela danego przedmiotu, ale i innych przedmiotów uczyli, bo to czy zakonnicy, to były wysokie klasy specjalistki o bogatym bardzo doświadczeniu. Im odbierano prawo. Na to miejsce dawano nauczyciela jakiegoś tam, powiedzmy, dalekiego i do, to że nowego to jeszcze, ale do szkoły zakonnej, powiedzmy. I wymieniano dyrektorów, to była kolejna forma. Odwoływano dyrektorów, powiedzmy, siostry zakonne, czy księży, czy ojców, a na ich miejsce dawano jakiegoś tam pana. Były takie sytuacje, ja nawet rozmawiałem z ludźmi, którzy chodzili do szkół prywatnych, bo to każda szkoła zakonna to prywatna właśnie. To nie jest tutaj coś właściwego, co powiedziałem, bo właśnie tak pojęto na samym początku, że one miały status szkół prywatnych. Tak. I chodzili do tych szkół prywatnych zakonnych, a dyrektorem była ciocia. Czyli nie zakonnica, tylko osoba narzucona z zewnątrz na przykład. I to była nieraz jakaś tam, może nie ateistka, może czy jakaś, nie wiem, ja tego nie badałem, ale była na pewno niezwiązana z zgromadzeniem. Tak, no nie, tak, ja mówię nawet z religią, bo to zgromadzeniem to w ogóle o to chodziło, żeby taki człowiek. A więc to była kolejna forma, prawda? Później kolejna forma zabierania budynków, prawda? Likwidacja. To na ten temat jest trochę artykułów. Są książki ciekawe, siostry pisały na ja też znam taką jedną piękną historię z Torunia, panie profesorze. Co? To zabrana szkoła przy parafii świętego Józefa, szkoła w sąsiedztwie moim, szkoła męska, technikum. I po odzyskaniu okazało się, panie profesorze, że na drzwiach tej pięknej szkoły, oczywiście ona była przy zgromadzeniu, bo z drugiej strony, z jednej strony zgromadzenie, z drugiej strony szkoła i kościół pośrodku,
I co się okazało? Piękny medalion świętego Józefa. Piękny, zachował się piękny medalion świętego Józefa, mimo że szkoła była odebrana, to ten medalion jest i w momencie, kiedy został zdjęty... Dlatego został przysłany. A może, my podejrzewam, że może ktoś chcący ukrył, bo medalion piękny tego świętego Józefa został odnowiony i jest także wiele lat został przechowany pod tym wielkim napisem nazwą nowej szkoły. Kolejny typ szkół, który był likwidowany, to szkoły zawodowe, które... No teraz też są polityczne. Zawodowe, ale katolickie szkoły rozwijały się państwowe. Nawet dokładano wiele starań, bo szkoły zawodowe potrzebne były, żeby zdać fachowców do odbudowującego się kraju. Rzeczywiście tak potrzeba było. Szczególnie chciano, żeby realizować plan 3-letni, prawda? I później 6-letni. I potrzeba było tych fachowców. Ale tu nie mogli być fachowcy kształceni przez szkoły właśnie zakon. To już nie były biskupie, były przykłady, biskupie szkół zawodowych nie prowadziły, ale to były szkoły typowo zakonne, męskie, często salezjanie na przykład mieli ogromny dorobek w tym. Żeńskie zgromadzenia, to te krawieckie, bieliźniarskie, tam było bardzo dużo tych szkół. Tylko Ministerstwu Oświaty podlegało w roku szkolnym 46-47 50 szkół i było tam ponad 3,5 tysiąca uczniów. Ale to tylko tym, co podlegały Ministerstwu Oświaty, ale jeszcze podlegały innym ministerstwom. Bo oprócz tego, że one były szkołami zakonnymi, to jednak administracyjnie, no jakoś... Jako, że zawodowe, tak? Tak, innym ministerstwom. Na ten temat, proszę pani, niestety nie ma statystyk. Być może dopracujemy się, ale to jeszcze wymaga dalszych badań. Te szkoły przechodziły różne reorganizacje i one przy tych reorganizacjach często właśnie zmieniano nauczycieli, dyrektorów, zabierano lokale i to nie były takie przypadkowe działania, tylko były to dosyć takie zorganizowane, przynoszące bardzo wiele złego dla szkolnictwa katolickiego. Czy ja dobrze rozumiem, że jeżeli likwidowana była jakaś szkoła katolicka, to inna szkoła już była gdzieś tam przygotowana i te dzieci... Była albo i nie była. Nieraz tak było, że na przykład w Kaliszu czy gdzieś zlikwidowano szkołę. Ja tu nie podaję przykładu, żeby nie przedłużać, bo czas jest bardzo ograniczony. Ale były takie przykłady, że nie było. Młodzież się zapisała, a likwidowano szkołę ze względów ideowych, a miejsc nie było. Ze szkołą zawodową nie jest tak łatwo, jak ze szkołą ogólnokształcącą, prawda? Czy podstawową. No tak, bo ta szkoła jest o profil, jakiś warsztaty, tak. Fachowców. Tak. To nie jest takie proste, ale likwidowano. Albo, co było dosyć powszechne, masowo odbierano uprawnienia. Ale komu? Tym szkołom, szkół państwowych. Szkół zawodowych państwowych, uprawnienie. Odbierano, tak, ale, dziękuję za doprecyzowanie, panie redaktor, ale to nie miało takiego w tym wypadku dużego znaczenia, jak przy szkołach średnich ogólnokształcących, bo czy szkoła miała uprawnienia, czy nie, bo w ówczesnych warunkach wobec braku fachowców takiego wszyscy zatrudniali bardzo chętnie i mu tam płacili, a po szkołach zawodowych na studia się nie ubiegali, nawet w średnich szkołach zawodowych już takie no też było. Rzeczywiście mniej było. Mniej to było takie bolesne, ale dla absolwentów przydatność była olbrzymia i autorytet z umiejętnością pewną w ręku, tak? Przydatność ze względu na fachowość, na potrzeby, bo oni byli wysokimi fachowcami, bardzo dobrymi, o dużych umiejętnościach i cieszyli się w środowisku uznaniem. Było wiadomo, że jak ktoś kończy tam szkołę mechaniczną, czy gospodarczą, czy dziewczynę jakąś pielęgniarską, że to będzie naprawdę super, jakaś krawcowa. Że ma umiejętności, że nie będzie udawała, że coś umie. Także tutaj było tak pod tym względem troszkę inaczej, ale również było bardzo, bardzo dolegliwie. Z tym, że całość szkół zawodowych, trudno jest jeszcze zbadać, bo jest ona rozproszona. W różnych ministerstwach różne sprawozdania są. Nawet i z tego, co widzę, to w statystykach strony kościelnej było tak dużo tych szkół, że to trudno ująć. Zresztą świadomie też nie gromadzono danych statystycznych, jeśli chodzi o władzę, dla swoich potrzeb tylko gromadzono. Wszystkie te dane to są bardzo tajne, poufne, tam ciągle pisze poufne. Te, które pan profesor znajdował, tak? Do których pan dostał, tak? I one są po prostu ze zbiorów ministra Stanisława Skrzeszewskiego, który to likwidował, on otrzymywał takie uwagi. Pierwsze te statystyki powojenne, 47,
dalej, 48, to kupowały szkoły religijne. To tam było rzecz szkoły, instytucji, organizacji religijnych. A później nie. Nie było. Nie wykazywać. To były takie istotne przyczyny, dla których nie pokazywano tych szkół od strony statystycznej. I teraz jest trudno to też otworzyć. Nie było, tak jakby nie było. Tak jakby nie było. A one były i one, szkoły zawodowe, dosyć długo istniały, dosyć długo. Z tego, co ja widzę, jeszcze teraz trzeba będzie następne lata przejrzeć, dokładnie zbadać, to funkcjonowały. No również tutaj taką formą upowszechniania szkolnictwa, no było szkolnictwo specjalne. Nie tylko szkoła w Laskach, ale i wielu innych, głównie dla niepełnosprawnych intelektualnych to szkolnictwo. Specjalne, tak. Tak, tak. Ale też dla niedowidzących, dla niesłyszących były takie ośrodki. Były przedszkola specjalne, wówczas prowadzone przez zgromadzenia zakonne, o czym kto teraz mówi. No ale może dzisiaj. Panie profesorze, ja bardzo dziękuję, że zechciał pan wziąć udział w audycji porady pedagoga-psychologa. Pan profesor jest nie tylko historykiem, ale przede wszystkim jest pasjonatem nauki i widzę, że te informacje, które dzisiaj zostały w takiej pigułce właściwie przedstawione z bogatej wiedzy pana profesora, są dla nas takim chyba bodźcem do tego, żeby popatrzeć na to, że wychowanie religijne, że wychowanie jest bardzo istotne, że my jako rodzice, dziadkowie, ciocie, wujkowie powinniśmy przyłożyć się do słucha. Powiedziałem tutaj o akcjach zdejmowania krzyży ze szkół, no myślę, usuwania że to... obrazów, kwestia podpisywania apelu sztokholmskiego przez nauczycieli, w tym nauczycieli szkół. Mam nadzieję, że pan profesor zechce przyjąć kolejne zaproszenia do audycji tak krótkiej, zaledwie półgodzinnej, to będę ogromnie wdzięczna i może te kolejne tematy poruszymy. Na dzisiaj bardzo panu dziękuję, panie profesorze. Przypominam, pan profesor Witold Jan Chmielewski, który jest autorem wielu publikacji dotyczących wychowania religijnego, szkół katolickich. To przede wszystkim taka ostatnia pasja pana profesora. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze-Dziewica. Program w Radiu Maryja, przed nami powtórzenie wczorajszych aktualności dnia. Obudź się, Boskowa, niech opadnie kłamstwa pła, powstań z kolan Polską, daj nam sprawiedliwość. Bóg ojczyzna, kolor wiara, z tej znak naszych nasz tam dala. Powstańcie z mocy, powstań z kolan Polską, daj nam sprawiedliwość.
serce nie ma. Spytają dzieci, nie weź nas, kto ukradł im najlepszy czas. W Polsce, echa tej wizyty w Europie, jakie są już dzisiaj zasłyszane. Potem także zapytamy się o grecki dług, kto go spłaca, jakim kosztem. I wreszcie ocena porozumienia prezydenta Trumpa z Koreą, jakie będą przyszłe właśnie tego wyniki, czy to jest dobre porozumienie, czy nawet niektórzy mówią świetne. O tych kilku sprawach prosiliśmy o komentarz pana kiedyś byłego ambasadora tytularnego przy Parlamencie Europejskim, pana Dariusza Sopkowa. Witamy serdecznie. Szczęść Boże. Szczęść Boże ojcu, szczęść Boże rady słuchaczom. No właśnie, pytanie o tę właśnie wizytę, czy przyjazd Fransa Timmermansa w Polsce, jakie są echa. Słyszeliśmy o zamrożonych środkach, że tutaj kandydat na prezydenta Warszawy mówił, że no co prawda te środki nie będą zmarnowane dla Polski, bo Unia je zamrozi, żeby dać je wtedy, jak platforma wygra, tak mówiąc w skrócie. No tak, jest to kolejny jakiś taki szantaż, który próbuje się tutaj w stosunku do Polski zastosować, dlatego że po prostu albo odejdziecie od tego, co obiecywaliście obywatelom, albo wam nie zapłacimy, czyli traktowanie Polaków jako takiego społeczeństwa, no, które już jest niemalże na garnoszku. Komisja decyduje, czy damy pieniądze, czy nie, podczas gdy dobrze wiemy, że tak nie jest, bo to Polacy wypracowują majątek, Polacy zasilają kasę wielu firm zagranicznych i to jednak 3 miliony Polaków wyjechało za granicę, bo tam potrzebowano ich do pracy, a tutaj próba ustawienia się w roli, prawda, jakiegoś takiego nadzorcy, który da pieniądze pod warunkiem, że zrobicie tak, jak chcemy. Zupełne zapomnienie o tym, kto wygrał wybory w Polsce, jakiego rządu oczekują Polacy i przede wszystkim traktowanie Polski jako kraju właśnie takiego podrzędnego, na coś takiego absolutnie nie zdobyłaby się komisja w stosunku do innych krajów. Więc tutaj porównywalny z Polską, jeśli o potencjał ludnościowy, czy terytorialny, czy może nawet mniejszych, słabszych od Polski. Więc no nie możemy sobie pozwolić, to jest takie obraźliwe po prostu, prawda? Nie damy wam pieniądze, jak nie zmienicie rządu wręcz, czy nie zmienicie swoich polityków, podczas gdy Polacy głosowali na tą politykę. To wygląda jak państwo kolonialne, jak, prawda, jakaś tam wyspa i jakiś tam mówi król, że no nie damy wam pieniędzy ze skarbca, jeżeli tam nie zmienicie jakiegoś właśnie przywódcy waszego plemienia. A jeszcze echa tej wizyty w innych krajach, no powiedzmy tych Belgia, Francja, Niemcy też. Więc powiedzmy sobie szczerze, że kwestia tych naszych negocjacji, ona się przebija już do mediów, na przykład wczorajszy Financial Times dał duże omówienie artykuł, że jeżeli się przebija do mediów zagranicznych, to oczywiście te media biorą stronę jednoznacznie Komisji Europejskiej, czyli przedstawianie Polski jako takiego prawie że czarnego luda. Oczywiście my dobrze wiemy, że tak nie jest. Każdy, kto przyjeżdża do Polski, to jeżdża z pozytywnym nastawieniem, jeżeli z wielu krajów starej Unii Europejskiej. Polska jest krajem dynamicznym, ma ogromny kapitał społeczny przede wszystkim. To podkreślają wszyscy, którzy znają Polskę i dobrze jej życzą. Natomiast urabia nam się opinię i jeden z elementów właśnie urabiania opinii to są te negocjacje. Tu się jakieś słowa o dyktaturze pojawiają i tak dalej. Ja tylko przykład wczoraj medialny, ale ten atak medialny na Polskę odbywa się oczywiście od miesięcy, nie ma czy nawet więcej, dłużej, nie ma się do tym przejmować, trzeba swoje robić. Tak samo było w przypadku Węgier, też Węgry były przedstawiane kilka lat temu, jak Orban po raz pierwszy doszedł do władzy, jako kraj.
kraj właśnie jakiś dyktatorski. Po prostu Orban zrobił swoje i nie przejmował się, przeprowadził reformy fantastyczne i społeczne, i polityczne, i ekonomiczne. I musimy im iść po prostu tą drogą. Natomiast należy może bardziej dyplomatycznie właśnie, gdyby się miało taką sprawną dyplomację, to byśmy lepiej reagować na to, bo ja nie słyszę o protestach wielu polskiej dyplomacji na te szkalujące nam materiały za granicą. Jak gdyby no, przyzwyczailiśmy się do tego, że nas połajają, no bardzo tak niefortunne, a niestety no. Też realia MSZ-u polskiego są takie, że wielu dyplomatów się cieszy, że ten rząd jest tak połajany, dlatego że to są ludzie w 90% sympatyzujący z PO i PSLD, więc nie przeprowadzono zmian też kadrowych w MSZ-cie i za to płacimy. No pion europejskim MSZ-u nie wymieniono ani jednego urzędnika. Ciągle wielka potrzeba przewietrzania, bo tak się mówi, potocznie kadr. Panie ambasadorze, a jeszcze Grecja, spłacenie długi Grecji, jak to wygląda, czyli składamy się wszyscy, czy tutaj znalazł się jakiś dobry wujek, który to uczyni. Więc no, przede wszystkim rząd Grecji, Tsiprasa i pana Sakamenosa, bo tam ktoś z koalicji twardzi, pokazał, że z jednej strony polityka zaciskania pasa, ale jednak z wyczuciem społecznym, bo w polityce wewnętrznej rządzący Tsiprasa odszedł od tak drastycznych form oszczędności budżetowej jak poprzedni rząd, dzięki czemu rozkręcił ekonomię. Dzisiaj Grecja, przecież pamiętam, że kilka lat temu to było główne zmartwienie Unii Europejskiej, a przynajmniej Europejskiego Banku Centralnego, który naciągał pewne przepisy i terminy po to, żeby Grecja nie ogłosiła upadłości. To, jak wielu twierdzi, byłoby akurat wskazane, bo Grecja, powracając do swojej tradycyjnej drachmy, urealniłaby ceny. Wejście Grecji do strefy euro było największym dramatem tego kraju powojennym. Dlatego, że wszystkie produkty w Grecji zaczęły wydawać się tanie, szczególnie produkty dobrej jakości. Samochody niemieckie, maszyny francuskie. Po prostu wchodząc do strefy euro, realnie rzecz biorąc, te produkty potaniały. Ale co to spowodowało? Spowodowało to, co dzieje się właśnie w krajach podbitych, że nie opłacało się produkować Grekom własnych dobrych maszyn, własnych dobrych statków i tak dalej, i tak dalej. I dzisiaj po prostu Grecja poprzez właśnie tą politykę też zapożyczania się, no bo oczywiście przyszły na dnia banki niemieckie i francuskie, które powiedziały, chcecie, prawda, to my wam pożyczymy. Tak doprowadziło, że ten kraj był po prostu już na skraju bankructwa. Natomiast tak zwany populista, bo de facto no, to człowiek, który jednak pomógł uratować Grecję razem z tą partią również określaną populistyczną, prawda, pana Sakamenosa, więc te dwie partie zbudowały koalicję i dzisiaj Grecja kończy tak zwany trzeci pakiet pomocowy, wychodzi z tego. Inaczej mówiąc, dzisiaj Grecja już nie jest w sytuacji, gdzie minister finansów Republiki Federalnej Niemiec, bo tak było, że niemiecki minister finansów wypowiadał się, co Grecja ma robić, a co nie. Grecja dzisiaj może być na pozycję państwa, które panuje nad długami. Może jeszcze nie jest tak, że się rozwija tak szybko, jakby chciała, ale zapanowała nad długami i wzrost gospodarczy 2,5% jak na strefę euro to jest dużo. Dlatego, że w strefie euro zawsze wzrost jest niższy niż poza strefą euro. Dlatego, że jak się jest poza strefą euro, to się po prostu ma realną relację waluty do wydatków, nie, do produkcji, bo to jest zabezpieczenie dzisiaj waluty. To już rozumiem. Tak skrótowo, panie ambasadorze, bo jeszcze tak. Na ten temat, nazwijmy to porozumienie, prawda, prezydent Trump i Korea, mówimy dobre, nawet oceniają, że świetne, a z drugiej strony, prawda, no gdzieś tak ośmieszany prezydent amerykański przez tutaj liberalną, lewicową też część przywódców, czy prasę też europejską, okazuje się, że jest skuteczny w tych rozmowach i to jest bardzo ważne dla przyszłości też pokojowej. Jak pan to widzi? Absolutnie. No i przede wszystkim pamiętajmy to, że takiego ataku na prezydenta amerykańskiego, jaki miał miejsce po tym, jak Donald Trump objął urząd, to nie było w historii powojennej, nawet w najgorszych czasach, byśmy powiedzieli, zimnej wojny. Można powiedzieć, że to była zimna woda, to był zimny prysznic dla administracji amerykańskiej. To, co się stało w styczniu ubiegłego roku, gdy po prostu, zanim jeszcze objęli urząd, już byli krytykowani, straszono ich jakimi tam procesami. Także był zimny prysznic, ale właśnie od czasów zimnej wojny nie było takiego ataku do prezydenta amerykańskiego, gdzie za
stroną przede wszystkim oczywiście jego niekompetencje, podczas gdy prezydent, szczególnie tak dużego kraju, nie musi znać się na wszystkim. Prezydent dużego kraju przede wszystkim musi oczywiście mieć strategiczną wizję świata, dlatego że Ameryka jest odpowiedzialna, współodpowiedzialna, jeśli nie przede wszystkim odpowiedzialna za rozwój świata, jeśli o kwestii właśnie relacji niebezpieczeństwa, bo Donald Trump oczywiście myśli o swoim kraju, natomiast jak widzimy, podjął słuszną decyzję naciskania twardego, wycofywanie się Donalda Trumpa z międzynarodowych umów było skuteczne. Dzięki temu Chiny zrozumiały, że nastąpił zwrot, że nie będzie powolnego podgryzania roli Ameryki już nie tylko w relacjach światowych, ale również na jej własnym kontynencie, bo ogromna ilość produktów w Stanach Zjednoczonych są chińskie produkty. Więc Donald Trump zrobił bardzo słusznie ze swojego punktu widzenia, swojego kraju, za co jest przede wszystkim odpowiedzialny, ale również z punktu widzenia bezpieczeństwa międzynarodowego, bo Chiny zostały zmuszone do jednak naciskania na Koreę, a Korea bez nacisku Chin nigdy by nie wykonała tego ruchu, który wykonano. I teraz proszę zwrócić uwagę, gdy Korea Północna debatowała kraj jeszcze za administracji Clintona coraz to nowymi próbami rakiet nuklearnych i możliwością wynoszenia ich coraz dalej poza Azję nawet, ma dzisiaj bardzo dalekosiężne rakiety, które mogą wynieść ładunki nuklearne na wiele tysięcy kilometrów poza Koreę. I administracja Reagana, prócz standardowego potępienia wyrazów ubolewania, nie zrobiła nic przez tyle lat. Obama przez 8 lat nic nie zrobił. I to oczywiście pani Hillary Clinton jako sekretarz stanu, później Condoleezza Rice. Żadnej skuteczności nie było. Tak, a tu było pokazanie, że Stany Zjednoczone potrafią się obronić, dokładnie, ale szukajmy innej drogi, drogi pokojowej. Na Chiny. I to było właśnie bardzo, bardzo mądre. A panie ambasadorze, jeszcze te nowe nominacje, bo też niektórzy burczą, mówię komentatorzy, czy no wiadomo, że prasa zawsze pokazuje pewne nastroje, które są obecne w danych krajach. Jeśli chodzi o nominacje ambasadorów USA, na przykład w takich krajach europejskich, ale na przykład Polska, mówi się, że przyjdzie do nas ambasador nie po szkole dyplomatycznej, ale bardziej z ław również partyjnych prezydenta. To jest tradycja amerykańska i w ogóle to jest tradycja też wielu innych krajów, że mianuje się przede wszystkim ambasadorów, do których nowy prezydent ma zaufanie, bo jeżeli to byłby ten sam prezydent, no to mógłby poprzestać na poprzednich, ale jeżeli to jest zmiana polityki w danym kraju, no to prezydent ma prawo mianować swoich ludzi po prostu. I tak się stało w przypadku Donalda Trumpa, który po prostu powiedział, że on nie będzie mianował ludzi, którzy będą mu narzucani przez aparat. No, tylko brać przykład z niego przy polskich ambasadorach po prostu. I zresztą to jest też tradycja w ogóle taka bardzo amerykańska, że na ambasadora często mianuje się osoby, które pomagały w kampanii wyborczej, dosłownie, lub które mają bardzo dobre relacje z partią, która zwyciężyła, w tym wypadku z partią republikańską, lub które wręcz dofinansowywały kampanię wyborczą, dlatego że tam w Stanach Zjednoczonych nie ma takich limitów jak w Polsce, że trzeba tam jeden może wpłacić tyle, drugi tyle, to wszystko kontrolowane tam. Będzie to kobieta, tak? Tak. Wiemy o tutaj tym. No, były pewne wpadki, że trzeba nazwać po imieniu, przy całej sympatii, którą oczywiście Polacy mają dla Stanów Zjednoczonych, to jednak przed przesłuchaniem i przy okazji przesłuchania i przez Komisję Senacką były wpadki, dlatego że właśnie no, nowa pani ambasador mówiła, że ona tu będzie dążyć właśnie do uregulowania pewnych ustaw, tak żeby to było zgodne z prawem. No oczywiście wyszła daleko poza swoje instrukcje, niewątpliwie. Była źle zbifowana, to widać. To się bierze z tego, że sekretariat stanu ciągle jest opanowany w ogromnym stopniu przez ludzi, to właśnie pani Clinton i Obamy. Więc tam też prośba wymiany ambasadorów to musi i idzie na pewno, i idzie na 100%, bo ten wiem, wymiana szefów dyplomacji amerykańskiej, ale jak widać, no tutaj po